Jakub Jurek, dzień dobry Państwu i zapraszam na sport. Kolejna impreza dla miłośników biegania odbyła się w Ścinawie. Za nami druga edycja biegu Łabędziego, którego organizatorem było Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Podczas drugiego biegu Łabędziego napisała pogoda, co przełożyło się na frekwencję. W Ścinawie pojawili się nie tylko miejscowi miłośnicy biegania, ale również biegacze z całego regionu. Tutaj miejscowy ośrodek sportu i turystyki razem z burmistrzem Kosztyłą, z Paulinką, Witek Szumną. No coś niesamowitego, przepiękna pogoda. Drugi raz bieg Łabędzi, drugi raz piękna pogoda. Impreza rozpoczęła się biegiem dla najmłodszych, którzy rywalizowali na dystansie 200 metrów. Później odbyła się rozgrzewka i powitanie zawodników, którzy wystartowali już na dużo dłuższym dystansie 10 km ulicami Ścinawy. Było bardzo rodzinnie. Pogoda na pewno dopisała, tak jak w tamtym roku. No, zobaczymy, wiesz, no, każdy stara się jak tylko umie. Będzie na pewno super. Przegonić tatę dzisiaj? Tak. Niektórzy biegli sami, inni wraz z dziecięcym wózkiem. Wózek to jest mój niedawny zakup, bo biegamy od 3 tygodni. Bardzo fajnie się z tym biega, bardzo fajnie spędzanie czasu. Zamiast iść po mieście, patrzeć w smartfon, ja w tym czasie robię trening. Biegam sobie regularnie, staram się około 2 razy w tygodniu i tak z marszu, tak? A oczekiwania moje co do biegu? Ukończyć, no tylko tyle. Na starcie biegu pojawił się również burmistrz Ścinawy. No, Ścinawen jest tu sporo, ale myślę też, że nie tylko Ścinawen, bo także ludzi z Lubina i z powiatu i spoza powiatu, więc cieszymy się, że impreza jakby nabiera rozmachu. No i że druga edycja przynosi nam wzrost, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Na pewno na to ma też wpływ pogoda, która dzisiaj dopisuje. Na starcie pojawili się miłośnicy biegania w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Impreza się rozszerza, jest coraz więcej chętnych, żeby pobiegać, promować w ten sposób zdrowy styl życia i tworzyć przede wszystkim taki pozytywny klimat imprezy. I o to nam chodzi. Chodzi nam o to przede wszystkim, żeby ludzie się dobrze bawili, pielęgnowali swoją biegową pasję i przyjeżdżali również z rodziną spędzić tutaj właśnie aktywnie wolny czas. Organizatorem imprezy było Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Klub Sportowy Start Ścinawa oraz Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. Patronat honorowy nad drugim biegiem Łabędzim objęli burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła i starosta powiatu lubińskiego Adam Myrda. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin stanął przed szansą na zdobycie drugiego w historii Mistrzostwa Polski. W decydującym o złotym medalu meczu miedziowe zagrają na wyjeździe z Wistalem Gdynia. Przed ostatnią kolejką obie drużyny mają na swoim koncie po tyle samo punktów. Wistal wyprzedza Zagłębie lepszym bilansem bezpośrednich spotkań, więc miedziowe muszą zainkasować komplet punktów. Idziemy po wszystko tak naprawdę. Rzucimy swoje zdrowie na parkiet, krew, pot i łzy szczęścia, mam nadzieję. W meczu takim wszystko się może wydarzyć. To, że gramy na wyjeździe, tutaj atut hali Gdyni nie przesądza o jego wygranej. My z tym zespołem gramy bardzo wyrównane zawody i tam może się zdarzyć dosłownie wszystko, ale bardzo, bardzo liczę, bo uważam, że nasza drużyna jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Jesteśmy zgranym teamem i marzy nam się zwycięstwo. Mecz w Gdyni będzie ostatnim ligowym spotkaniem w barwach Zagłębia Kai Załęcznej. Wychowanka miedziowych postanowiła zakończyć sportową karierę i ma nadzieję na powtórzenie wyniku swojego klubu z 2011 roku, kiedy Zagłębie sięgnęło po mistrzostwo i Puchar Polski. W 2011 roku miałyśmy i Puchar, i Mistrzostwo Polski, także chciałabym to powtórzyć, bo w 2011 byłam kapitanem, teraz jestem i to jest jakieś takie moje marzenie. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. Lubinianki pomimo mniej korzystnego bilansu bezpośrednich spotkań ligowych wyeliminowały Wistal Gdynia w półfinale Pucharu Polski. Trener Metraku Zagłębia Lubin chciałaby, aby jej ekipa zagrała podobnie jak wtedy. Moje marzenie było, żebyśmy zagrali z Gdynią tam tak, jak tutaj drugi pucharowy mecz. Wyszliśmy na boisko teoretycznie dla wszystkich bez szans, a mecz okazał się bez szans dla Gdyni. Nie ma się co szarować, w tym meczu faworytem jest Gdynia. W 3 pojedynkach z nami okazała się lepsza i gra u siebie. No i no, ma ogromne szanse, żeby to złoto mieć. Ale to jest ostatni mecz sezonu, ostatni mecz, w którym zwycięzca zawiesi sobie medal z najdroższego kruszcu, więc wszystko jest możliwe. Ja wiem, że my tam pojedziemy po prostu po to, żeby wygrać, bo tylko wygrana daje nam ten medal. Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:45. Piłkarze Miedzi Legnica po rozegraniu 30 kolejek pierwszej ligi wciąż pozostają w grze o awans do Lotto Ekstraklasy. Jednak aby tak pozostało, środowe spotkanie ze Stalą Mielec muszą wygrać.
Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza na 4 kolejki przed końcem mają 2 punkty straty do miejsca premiowanego awansem. Przed Legniczanami teraz 3 mecze z teoretycznie słabszymi rywalami. Bez względu na styl, bez względu na to, czy sędzia nam będzie pomagał, czy nie pomagał, musimy go wygrać. Nie, jak zagramy dobry mecz i mówię, no nawet w tym ostatnim meczu, no może żeśmy nie mieli aż tylu sytuacji co zawsze, ale mieliśmy sytuację na 2-0 i jakbyśmy strzelili tą bramkę na 2-0 i byśmy ten mecz wygrali. No i taka jest prawda. Nieraz nam się udaje, prowadząc jedną bramką, dowieść zwycięstwo do końca, ale to już nie jest pierwszy mecz, gdzie mamy sytuację i raz jest ich więcej, raz mniej, ale zawsze mamy i brakuje nam tej drugiej bramki. Nie dopuszczamy, co jest naszym standardem, innych przeciwników do wielu sytuacji, czy to na wyjeździe, czy u siebie. Mam nadzieję, że ten limit, powiedziałbym, strat naszych, jeżeli chodzi o bramki, a z drugiej strony ofensywnych sytuacji, akurat się skończył i przyszła ta dobra nasza strona na te ostatnie mecze. Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. To były wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.